Siemanko, w nowej przebudowie na moim kanale, tym razem AC Milan. Postaram się przywrócić Milan do potęgi europejskiego futbolu, no bo początek XXI wieku, no Milan był jednym z najlepszych klubów w Europie. Wygrywał dwukrotnie Ligę Mistrzów, był chyba trzykrotnie w finale, dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Grali tam wielcy piłkarze, no i czas, by przywrócić Milan do chwały tak naprawdę. Nazwałem swojego trenera Aleksandro Pizza, a tak po włosku. Jest kapelusik. No i co? W dzisiejszym odcinku sezon numer 1. Jeśli wam ta serio się spodoba, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach swoje propozycje transferów do tej serii. W następnym sezonie już będę miał ponad 100 milionów do wydania, więc będziemy mogli dokonać jakichś wzmocnień. Tutaj mamy 30 parę milionów i ja postanowiłem, że na pewno wzmocnię atak, bo mamy starego Ibrahimowicza, stary ale jary, który kończy karierę po tym sezonie. Ziru, nie. Wiem, że Rebic lub Leao by mogli grać na napastniku, jak tutaj widzicie, ale wolę ich mieć na skrzydle, mieć taką już rotację na lewą pomoc, żeby już nie kupować nikogo innego. Castillejo będę chciał sprzedać i chyba Contiego. Nie, Contiego też, ale to zobaczycie zaraz, bo dokonałem, jak się nie mylę, 3-4 transferów takich. Może lepszych, trochę nie. No i co? Cele. No ci juniorzy, no to mnie trochę te juniorzy w przebudowie. Ja takie cele spoko rozumiem, mamy niski priorytet, więc się nie skupiam na nich bardzo. Ale oczywiście zainwestuję w szkółkę, Liga Mistrzów. Zakwalifikuj się do Champions League. Fajnie, że nie mamy w pierwszym sezonie, wygraj Ligi już. I Ligę Mistrzów najlepiej. Wygraj wszystko. No i dobra. Moim pierwszym celem tak naprawdę transferowo, to jeszcze widzicie piłkarzy, całą listę transferową. Na razie jakiś nie jest to wielcy piłkarze, w ogóle jakaś wielka grupa. Skupiłem się trochę na rynku włoskim. Ktoś tam trochę z Holandii. No i co, mamy młodych piłkarzy do rozwijania, mamy Dominguesa, który już jest w poko, takim fajnym rezerwowym. Deulofeu, który by mógł być fajnym wzmocnieniem z ławki. Kudus. Pessina, Włoch, fajny talent. Traore też mega talent, Sassuolo. Orsolini, Anderson, Talisca chyba po raz kolejny się nie znaje. Berardi, ale za drogi. Vlachowicz, Belotti. Bo celem numer jeden jest wzmocnienie napadu. Młody Raspadori, młody Scamacca, Ilang i Boga. Powiem wam tak, ja jestem wielkim fanem Tusana Vlachowicza w rzeczywistości. No mega gra w tej Fiorentinie, ma 27 lat. Ma 2 overalla mniej niż Belotti, ale jest aż o 6 lat młodszy, więc moim zdaniem Vlachowicz to jest idealny piłkarz, który w tym sezonie może się uczyć od Ibrahimowicza, a w następnym będzie naszą główną strzelbą. No i dobra, tutaj 28,5 miliona, trochę dużo, mam 38, więc starałem się dać Castillejo i plus jakieś tam miliony, najpierw 16 dałem, no dobra. 16, oni chcą 32 i Castillejo. No, dosyć sporo moim zdaniem chce Fiorentina, ale się nie dziwię, no Vlachowicz jest ich najlepszym piłkarzem moim zdaniem. Więc tą dużo, 23 miliony plus Castillejo, 32 miliony. Nadal chcą bardzo dużo. My nie poddajemy się, daje 25, no daje 31. No, bardzo chcę tego Vlachowicza, ale też chcę coś trochę utargować. 29 800. No ciężkie te negocjacje. Moja ostatnia oferta to 27. 2 miliony zostaje w kieszeni. No 27 milionów plus Castillejo, czyli jakieś 38. Dużo, ale myślę, że będzie spoko. Tutaj bardzo przepraszam was za to szybko kliknięcie. Raspadoriego kupiłem, dałem za niego 4 miliony plus Conti, który jest warty 6 milionów. Raspadori to mega utalentowany Włoch. Myślę, że też nam się sprzyda. No i młodego Ricciego z Empoli do środka pola. To tak naprawdę wiem, że te transfery w tym sezonie nie urywają. Urywają czegoś tam, nie będę mówił. Ale mamy dwóch piłkarzy do rozwinięcia. Ricci zostanie wypożyczony i Vlachowicza. Stwierdziłem, że inne pozycje nie wymagają aż tak bardzo wielkiego wzmocnienia. Chciałbym tego Raspadoriego, bo nie chcę, żeby ktoś go ukradł. No i Vlachowicza. Po półmetku sezonu jesteśmy na trzecim miejscu. 2 punkty straty do Lazio. Lazio, kurde. Jak to brzmi. No i Lidze Mistrzów nam nie poszło. Jesteśmy w Lidze Europy, a w Lidze Europy zagramy... z kim my tam zagramy? Z Realem Sociedad. No niestety nie idzie nam. Ale 3, 2, 1. Mamy to. Milan po raz
pierwszy od chyba 2011 roku. Lecę teraz z głowy, nie pamiętam. Zdobywa Scudetto. Zdobywamy mistrzostwo już w pierwszym sezonie, więc to jest naprawdę mega osiągnięcie. Jeszcze tak szybko mi się nie udało w tej FIFA zdobyć mistrzostwa. No ale Milan, tak naprawdę no, Milan jest silny w tym sezonie. To widać w rzeczywistości, jeśli chodzi o Serię A. No i w FIFA spoko to odzerowane. No wygrywamy to mistrzostwo, więc zostaje nam Liga Mistrzów. Powiem wam tak, jakbym wygrał w tym odcinku wszystko, to co naj... Tak już na przyszłość, jeśli wygram w pierwszym sezonie wszystko, to kariera będzie trwała 3 sezony, żeby nie skończyć od razu. No ale mamy Scudetto, czego chcieć więcej? No Liga Mistrzów może w następnym sezonie, czemu by nie? No i patrzcie, 5 punktów przewagi nad Lazio, dużo remisów, ale zaledwie 3 porażki, więc spoko. Coppa Italia nam nie poszło, Juve wygrywa. Przegraliśmy z Interem. Lidze Europy nam... Prawie poszło, Liverpool wygrywa Champions League, ja się nie zdziwię jak wygrałem. City wygrywa Ligę Europy, przegraliśmy z City właśnie w półfinale. Conference League wygrywa Tottenham po rzutach karnych ze Slavią Pragą, a my cieszymy się z mistrzostwa. Najlepszym strzelcem Bardi 26 goli, no bardzo realistyczne. Rebi 13, jeśli chodzi o naszych zaników. Saelemaekers ma aż 10 asyst, najlepszy. A Monia, Mike Menion, Menion, tak? Ile tam czysty, już nie pamiętam, tak szybko przeleciało. Saelemaekers jest naszym najlepszym strzelcem, proszę Państwa. No i Ibra, 11 na koniec kariery, 11 Vlachowicz. Nieźle, ale myślę, że Vlachowicz w następnym sezonie będzie naszą główną strzelbą. Na pewno będę chciał kupić jeszcze jakiegoś napastnika, który będzie jakimś jego zmiennikiem. Więc piszcie śmiało obrońców, pomocników, napastników, skrzydłowych wszystkich do... kupienia, bo trzeba pozmacniać kilka pozycji, trzeba mieć taki, żeby mieć kim rotować. Widzicie, jak się rozwijać zawodnikom, może tego Haugę sprzedam, myślę, że na pewno. Ricci, spoko w tej Osasunie, Adli. Brahima będę chciał kupić, bo fajnie gra. Bo trzeba go kupić, naprawdę dobry piłkarz. No ja się z wami powoli żegnam. Pamiętajcie, chociaż 15 łapek w górę. To tyle w tym odcinku, na razie piąteczka.